Siema, ja nazywam się Kamil Brzeziński i witam w kolejnym filmie na kanale Jak nauczyć się programowania. Dzisiaj porozmawiamy o stereotypach, a w zasadzie o jednym stereotypie. Pytanie jest proste. Czy programowanie jest nudne? Istnieje taki stereotyp, zgodnie z którym programista to taki smutny człowiek, który siedzi sam przed komputerem, przy zgaszonym świetle i tylko klepie w tę klawiaturę godzinami pisząc kod. I każdy jego dzień wygląda dokładnie tak samo. Rzeczywistość jednak jest zupełnie inna, a programowanie to zajęcie dużo ciekawsze niż mogłoby się to wydawać. W pracy programisty nie ma dwóch takich samych dni. Programowanie to rozwiązywanie problemów, myślenie, kombinowanie, rozkminianie. I to, co zaraz powiem, będzie brzmiało jak straszny banał, jak straszny truizm, jak rzecz w zasadzie wyjęta ze słabego ogłoszenia o pracę. Ale w pracy programisty każdy dzień to zupełnie inne, nowe wyzwania i nowe problemy do rozwiązania. Nie ma dwóch takich samych problemów. Problemy są totalnie różne. Różny jest ich charakter, różna jest ich skala. I problemy te zmieniają się również razem z Twoim rozwojem. Nie jest tak, że po pół roku pracy wszystko będzie już Ci znane. Nie, nie. Pewne rzeczy będziesz już znał bardzo dobrze, nie będą sprawiały Ci żadnych problemów. Natomiast wtedy będziesz napotykał inne problemy, trudniejsze, bardziej wymagające. Więc przez bardzo długi czas na pewno nie będziesz się nudził. Branża IT teraz bardzo dynamicznie się rozwija, jest bardzo młoda i jest bardzo dużo możliwości rozwoju, również poza programowaniem. Oczywiście bardzo fajnie jest zacząć od programowania, ale nie ma żadnych przeciwwskazań, żebyś poszedł dalej w stronę bycia team liderem, menadżerem, osobą odpowiedzialną za komunikację z klientem. Możliwości rozwoju jest bardzo dużo, więc jest to bardzo ciekawa praca, bardzo rozwijająca, momentami wymagająca, ale też dająca bardzo dużą satysfakcję. Jest to praca na długie lata. Także zachęcam do nauki. Yo!